Niedawno skończył ci się kontrakt. Powiedz mi, jak teraz wygląda twoja sytuacja? No, sytuacja jeśli chodzi o boks zawodowy, to na pewno nie mam jakichś tam terminów walk określonych bliżej. Na razie leczyłem kontuzję, zajmowałem się właśnie teraz też turniejem, aby po prostu pomóc tutaj przy tej organizacji, tak jak mówiliśmy. A jeśli chodzi o sam kontrakt, to wiadomo, skończył się. Teraz prowadzimy rozmowy właśnie z panem Andrzejem Waślewskim, Piotrem Wernerem. Rozważamy jakieś tam propozycje, które z ich strony wpłynęły do mnie, następnych walk. Rozmawiam też na pewno z innymi osobami z boksu zawodowego, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę, no wiadomo, oni mają tutaj pierwszeństwo i chciałbym dalej z nimi kontynuować współpracę, tylko po prostu chodzi o to, aby te zasady były bardzo jasne i czytelne. Tak jak Łukaszenik? No nie wiem, jaki Łukasz Janik ma do końca tam po prostu ustalone zasady współpracy i to ciężko mi to określić, bo nawet go nie pytałem o to. No ale ja też wiadomo, też od początku, jak teraz od 3 lat, kiedy miałem kontrakt właśnie wznowiony, miałem na pewno troszeczkę też właśnie inne zasady współpracy niż pozostali zawodnicy grupy, no i na pewno były bardziej zbliżone one do tutaj Łukasza. Wiadomo, że w Polsce te możliwości promocji bokserów są dużo mniejsze niż na przykład w Niemczech, gdzie telewizja RD płaci ogromne pieniądze za jedną galę. Natomiast biorąc nawet to pod uwagę, jest dwóch zawodników, których kariera dla mnie po prostu jest absolutnie zmarnowana, jeśli chodzi o tej strony promocyjnej. To jest dla mnie osobiście Damian Jonak i Dawid Kostecki, bo według mnie zarówno ty, jak i Dawid już spokojnie od 2-3 lat mogliście bić się na tym najwyższym poziomie. Ja nie mówię, że ty byś pokonał Alvareza, prawda? Bo na pewno on byłby faworytem. Natomiast ja chciałbym zobaczyć, jak ty byś się zachował z Alvarezem. Bo prawda jest taka, że no ja zawsze wiedziałem, że ty wygrasz, zawsze wiedziałem, że Dawid wygra. I tak czekałem, aż dostaniecie jakąś propozycję takiej walki, gdzie ja będę czekał i zagryzał paznokcie, czy ty uda się, czy się nie uda. Jak widzisz swoją przyszłość w takim razie teraz? No właśnie to, co powiedziałeś, no jeśli chodzi o takie walki na przykład właśnie jak z Alvarezem, no sam bym chciał na tej gali wystąpić, tylko to jest właśnie czynnik taki po prostu niezwiązany w ogóle ze sportem, tylko bardziej z ekonomią, czyli z finansami i po prostu no moja waga jest wagą, która jest jedną z najbardziej obstawionych wag na świecie i też są tam zawodnicy, którzy w systemie właśnie pay-per-view generują naprawdę ogromne zyski i jest problem po prostu, aby później taką osobę jak ja, mimo tego, że nawet mógłbym teoretycznie z nim walczyć, zaakceptowała też telewizja, która tak naprawdę właśnie w Stanach i na tych rynkach, gdzie boksują właśnie zawodnicy w moich wagach, czyli Latynosi, oni tak naprawdę rozdają karty i oni decydują bardziej już później, kto z kim ma boksować, bo po prostu no, że oni mają czysty kalkulator w głowie i patrzą, kto będzie generował większą oglądalność. No i takie walki tak naprawdę, no wiem, że na pewno nie byłbym faworytem, ale bardzo, bardzo chciałbym taką walkę stoczyć. Kiedyś mieliśmy nawet propozycję z obozu Trouta, mimo tego, że też z Majkutami nie za bardzo mi jest po drodze, też się na nią powiedzmy zgodziliśmy i byliśmy zainteresowani właśnie rozmowami na ten temat, no ale po krótkim czasie to się tak jakby temat zakończył i że tak powiem, chmura poszła bokiem. A jeśli chodzi o w ogóle możliwości właśnie w Polsce, no to w Polsce wszyscy muszą sobie zdać z jednego sprawę, że w Polsce boks zawodowy się rozwija i rozwija się tak naprawdę coraz lepiej, jest coraz więcej tego boksu i w telewizji i coraz więcej jest organizowanych imprez. I miejmy nadzieję, że za ileś tam lat będzie to na tak wysokim wszystko poziomie i będą mogli do Polski przyjechać tacy zawodnicy, jak to w Niemczech jest, bo tak naprawdę do Polski może każdy przyjechać, tylko musi się znaleźć na to jakiś sponsor, muszą się znaleźć na to pieniądze, czy Alvarez, czy ktoś inny. Wiem, że jeśli byłyby na to środki, to jest wiadomo, czysta tylko teoria, ale zawsze każdy może przyjechać. Nie wiem, czy możesz o tym mówić,
Ale była też propozycja twojej walki o mistrza świata WBA Interim w wersji tymczasowej. Też nie wyszło, nie wyszło z powodów jakichś tam proceduralnych, prawda? No właśnie tam było takie troszeczkę, powiedzmy, no dwuznaczne, jeśli chodzi o rozmowy o tej walce, ponieważ no, ja też nie do końca jakby dostałem takie informacje, które po prostu powinny do mnie dotrzeć. Później coś innego się dowiedziałem już po fakcie, a no, po prostu sytuacja, tak powiem w skrócie, była niejasna i nie wiem, czemu to tak się zakończyło. Ja no, też żałuję, że taka szansa, jak ktoś mi poszła koło nosa, no, ale po prostu wyszły jakieś po drodze niedomówienia, no i ta walka po prostu uciekła. To nawiązując do tego pytania, Damian Jonak wersja 2013 jest lepsza od Damiana Jonaka sprzed 3 lat? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę ja staram się dawać siebie jak najwięcej i w przygotowaniach do wszystkich walk i w ogóle w samych walkach, ale jeśli chodzi o takie po prostu wersje, która lepsza, która gorsza, tak naprawdę uważam, że zawsze liczy się dzień i moment walki i można być super przygotowanym, ale powiedzmy coś nie zaskoczy i wtedy teoretycznie będzie bardzo dobrze wszystko wyglądało na przygotowaniach, ale walka będzie no, po prostu odbiegać od tego, jak to powinno wyglądać. No, moi koledzy nawet właśnie z grupy, którzy czasami mieli super przygotowania i po prostu wydawało się, że wszystko będzie wspaniale, no troszeczkę i walki szły im gorzej, a czasami jak człowiek idzie z marszu na pełnym luzie, wszystko wychodzi bez problemu i to jest sport i to jest przede wszystkim zależy od tego, jakie jest nastawienie w danym dniu. No tak, ale od kiedy biłeś się z tym Rosjaninem o wakujący tytuł, to był chyba wakujący tytuł młodzieżowego mistrza świata, gdzie tam przez moment byłeś w jakich tarapatach, no to przez ostatnie kilka lat, ja nie wiem, czy tylko pamiętasz, co to znaczy być w tarapatach, przynajmniej w oficjalnej walce. Znaczy, jeśli chodzi o walki takie, które po prostu budzą emocje właśnie i zapadają ludziom w pamięć, no to ta na pewno też zapadła, ale też dla mnie taką walką, którą była dla mnie bardzo ważną walką w życiu, była to walka też z Meksykaninem, którym walczyłem akurat tak raz się zdarzyło właśnie na antenie TVP1. I tam też było naprawdę tak. Rzeczywiście, tak, zapomniałem o tym, to wypadło mi z głowy, rzeczywiście. Tam wtedy było też, powiedzmy, ciepło w pewnych momentach i ona była też bardzo ciekawa. No, liczyłem, że po tym wszystkim pewne rzeczy się rozwiną i posuną bardziej do przodu, no ale jednak się potoczyło troszeczkę inaczej. Ale jeśli chodzi właśnie o nawet też ostatnią walkę, przedostatnią, przepraszam, która była w Spodku, też była dla mnie akurat bardzo ważna, bo to była walka też jakby tutaj z dedykacją dla mojego regionu i zależało mi, żeby się zaprezentować przed nimi jak najlepiej i wydaje mi się, że też była dosyć ciekawa, więc no, ciężko tu określić każdą walkę jakby, która była taka czy inna, ponieważ zawsze jest to tak, że przeciwnik jest tak dobry, jak samemu ja będę przygotowany, prawda? I czasami ja mam słabszy dzień i uważam, że tamta walka, która była taka bardzo emocjonująca i zapadła w pamięci akurat ludziom z 2007 roku, powiedzmy, była też rozwiązana troszeczkę źle taktycznie, bo na początku ten zawodnik leżał dwukrotnie na deskach i moja tutaj no, gorąca głowa i młodzieńczy zapał i to, że po raz pierwszy ważyłem przed taką publicznością, tak bardzo mnie ciszyło, że już uwierzyłem, że zaraz go znokautuję i nastawiłem się na jeden mocny cios, po prostu zamiast boksować normalnie. Wystrzelałem się, on odpoczął i pogonił mnie w ostatniej rundzie, a tak ta walka mogła się zakończyć spokojnie w trzeciej rundzie, ponieważ trener Fiodor nawet, wiem, że wtedy poszedł do Krzysia do szatni, bo już był pewny, że jest po walce. No i po prostu no, sytuacja się troszeczkę potoczyła inaczej. I pewnie tej walki by już nikt wtedy nie pamiętał, tylko potoczyła się, powiedzmy, troszeczkę niby gorzej dla mnie, ale tak naprawdę lepiej, ponieważ została zapamiętana i takie walki tak naprawdę chciałbym właśnie toczyć, aby ludzie je pamiętali, mimo tego, że czasami trzeba troszeczkę więcej, że tak powiem, ciosów otrzymać, ale jak to jest wkalkulowane w nasze
ryzyko zawodowe, a przede wszystkim boksujemy dla ludzi i ja chcę, aby ludzie, którzy przychodzą na moje walki, mieli właśnie emocje, adrenalinę i żeby też się tym cieszyli tak samo jak ja. A to nie jest, Damian, trochę tak, że gdyby ten Rosjanin ci nie pogonił na końcu, to byś nie wyciągnął z tego wniosków i po prostu dostałeś parę strzałów niepotrzebnych i wyciągnąłeś z tego wniosek. Są też moje wcześniejsze pytania, że nie bijąc się z facetami, którzy ci zagrażają w jakiś tam sposób poważniej, to chyba się też nie do końca rozwijasz. A czy to na pewno, jeśli nie ma się, że tak powiem, coraz wyżej podniesionej poprzeczki, no to zawodnik zawsze, jak się nie rozwija, to tak naprawdę się cofa, a patrząc jeszcze na tamtą walkę, no to ja mogę stwierdzić jednoznacznie, że i żeby to nie zabrzmiało nieskromnie, ale mam tak duże doświadczenie z boksu amatorskiego i tyle walki, w ogóle sparingów stoczonych, wyjazdów różnych, że mimo tego, że wtedy byłem młodym zawodnikiem boksu zawodowego, to no, nie powinienem takich błędów popełniać już wtedy, ponieważ powinienem patrzeć na to przez pryzmat tych wszystkich właśnie rzeczy, które doświadczyłem wcześniej. Bierzesz w ogóle pod uwagę wyjazd za granicę, czy jednak myślisz tylko o Polsce? Jak najbardziej biorę wyjazd pod uwagę za granicą, ponieważ tak jak powiedziałem, no, zdaję sobie sprawę, aby stoczyć taką walkę z ktoś mówi z tej górnej półki, można tylko ją stoczyć za granicą, ponieważ no, w Polsce nie sądzę, żeby znalazły się środki, aby stoczyć walkę właśnie z takimi topowymi zawodnikami w mojej kategorii wagowej, ponieważ tak jak to wcześniej mówiłem, chodzi o tylko i wyłącznie sferę ekonomiczną, ale po prostu no, takie walki jest ciężko załatwić, ponieważ po prostu mimo tego, że rankingi są rankingami, ale jak ktoś mówi, telewizja rządzi wtedy i oni ustalają, kto mniej więcej może taką walkę stoczyć, kto nie. To tak poza pobożnymi życzeniami, co ty mógłbyś zrobić? Co się może stać, żeby twoja sytuacja się polepszyła? No sądzę, że ten rok i początek następnego odpowie na to pytanie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Sądzę, że te rozmowy, które są prowadzone, odpowiedzą na to pytanie. Czujesz się na siłach? To trochę głupie pytanie, bo musisz się czuć na siłach, ale uważasz, że jesteś w stanie naprawdę rywalizować na tym najwyższym poziomie z Troutem, Cotto, powiedzmy Canelo? Szczerze, chciałbym się właśnie przekonać o tym na własnej skórze i na pewno ja w ogóle czułbym wielką, że tak powiem, radość i przyjemność, że mógłbym takich zawodników spotkać w ringu, bo tutaj nie ma się co przejmować, czy to będzie wygrana, czy przegrana. Po prostu trzeba się cieszyć tym, że do takiej walki w ogóle doszło z tak wybitnymi zawodnikami. Naprawdę bardzo, bardzo byłoby to dla mnie wielką frajdą, aby spotkać się z takim przeciwnikiem w ringu. Tylko to wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od jeszcze paru innych względów i zobaczymy, czy uda się coś takiego zrealizować. No właśnie, bo najgorsze jest w tym wszystkim to, że niedawno Andrzej Wawrzyk pojechał do Powitkina skonfrontować te swoje realne umiejętności na tle mistrza, no powiedzmy wicemistrza świata. Okazało się, że jest blado, ale kiedyś Maciek Zegan na samym początku istnienia boksu zawodowego w Polsce praktycznie pojechał również na ścięcie do Grigoriana i okazało się, że ten Grigorian wcale nie jest lepszy i tak naprawdę my nie do końca wiemy, tylko to jest Damian Jonek, bo Damian Jonek na pewno daje zawsze bardzo efektowne walki. Na walkach Damiana Jonaka nigdy się nie nudzimy, ale czy Damian Jonek to jest tylko poziom Andrzeja Wawrzyka, czy to jest poziom Canelo, tak chyba możemy tylko gdybać na razie. No też sądzę, że chyba można gdybać, ale ja powiem tak, prawda jest taka też, że człowiek, który walczy z teoretycznie, czyli ja tak przynajmniej zawsze miałem, teoretycznie mocniejszym rywalem, jest na, uważam, pozycji dużo lepszej, ponieważ ma, powinien przynajmniej mieć luz psychiczny i nie powinien się tym przejmować po prostu jak no, wynik jaki będzie, tylko dać siebie po prostu to, co ma najwięcej i nie ma jakiejś ciśnienia i presji z otoczenia. Nie wiem do końca, jak wyglądała sytuacja z Andrzejem. Wydaje mi się, że troszeczkę, że tak powiem, się z... Znaczy ja też nie chcę Cię wciągać, żebyś tu mówił Andrzeju, bo to stawia Cię w kłopotliwej sytuacji. Chciałem o czymś innym mówić, prawda?
Czy masz coś do dodania jeszcze? Nie, no bo tutaj właśnie chciałem tylko właśnie powiedzieć, że ciężko mi się wypowiedzieć na jego temat, ale jeśli chodzi o no, moją sytuację, no to mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, do takiej walki dojdzie prędzej czy później i po prostu wtedy sami to zweryfikujemy, no bo ja też nie mogę powiedzieć, że będę super przygotowany i dam super walkę i na pewno ta walka będzie wyrównana, albo że wygram, albo no coś tam, nie wiem, co tam jeszcze można ciekawego wymyśleć, ale no bo to są tylko słowa, nic więcej, a wolałbym coś najpierw zrobić, a później, że tak powiem, się na ten temat wypowiedzieć, bo akurat nie jestem typem zawodnika, no, którzy po prostu biorą i dużo tam krzyczą, prowokują swoich przeciwników, bo wydaje mi się, że ring zawsze weryfikuje wszystko i nie ma co tam za dużo sobie dogadywać, lepiej pokazać to w ringu, a dopiero później można pewne sprawy, że tak powiem, sprostować. Tylko, że tak powiem, też medialnie no nie jest to zbyt może korzystne, że ktoś tam kogoś nie wyzywa albo nie prowokuje, no ale uważam, że każdy ma swój charakter, każdy ma swoje tam jakieś podejście do tego sportu i ja bym chciał po prostu spróbować, a później się dopiero na ten temat powiedzieć, bo jestem pewny, że na pewno dam z siebie wszystko, ale czy będzie to dużo czy mało w stosunku do przeciwnika, no to tego nigdy nie mogę ocenić, dopóki tego się po prostu no, nie zakontraktuje. To ja jeszcze raz powrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, że dla mnie najgorzej prowadzona kariera to jest twoja i Dawida. I nie chodziło mi o to, że ty nie dostałeś walki mistrza świata, no bo rzeczywiście tam przez chwilę pojawił się Mayweather w 154, Cotto, Canelo, no to jest to realne, że po prostu ty nie dostaniesz takie walki, jeżeli coś się nie wydarzy, prawda? Czy z numeru jeden w rankingu. Chodziło mi bardziej o to, że nie było pomysłu na ciebie ani na Dawida, bo zobacz, według mnie prędzej tobie do mistrza świata niż Pawłowi Kołodziejowi albo Rafałowi Jackiewiczowi. Tak samo Dawida. Może się mylę, prawda? Bo to zweryfikowała walka z samym szczytem. Natomiast Rafał dostał tą walkę o mistrza Europy. Paweł gdzieś tymi interkontynentalnymi pasami dobił się do eliminatora. No, nie doszło do niego przez kontuzję, to był wypadek, ale generalnie był jakiś pomysł na Pawła, był pomysł na Rafała. A na ciebie nie ma pomysłu, ani na Dawida. No może na Dawida był, bo te więzienia trochę... Ale na ciebie też wyjątkowo nie ma pomysłu. No bo chociaż ten mistrz Europy, prawda? No bo są mistrzowie Europy... No, byli tacy, którzy na pewno byli w twoim zasięgu. Znaczy, może nie to, że nie było pomysłu, tylko po prostu każda kategoria wagowa ma po prostu no, inny przedział zawodników i specyfikę zawodników i tutaj no, nie można tego patrzeć jakby całościowo na, jako boks zawodowy i w każdej kategorii wagowej, że tak samo trzeba podchodzić, tylko po prostu no, moja kategoria jest kategorią ciężką, która jest do po prostu no, przeskoczenia pewnych rzeczy bardzo ciężka i tutaj jest z tym bardziej problem mi się wydaje, ale tak jak to się mówi, no, tak jeśli chodzi o sprawy właśnie zakulisowe i pracę promotorów, no to akurat no, o tym mam małe pojęcie, ponieważ nigdy promotorem nie byłem i nie znam tych zależności do końca wszystkich, więc ciężko mi się do tego tak w 100% ustosunkować. A z drugiej strony, no, jeśli chodzi o w ogóle tutaj na przykład nawet też jeszcze Dawida, no to Dawid akurat no, był zawodnikiem, jest zawodnikiem, który no, miał kłopoty po prostu życiowe, które mu to w tym przeszkodziły i były te przerwy, które mu to pewne sprawy przeciągały, ale jestem z nim w stałym kontakcie i Dawid akurat jest osobą, która tam bardzo dużo poświęca czasu na treningi, na zgłębianie wiedzy powiedzmy praktycznej i teoretycznej na temat boksu. Jak to on ma hopla na punkcie dobrego odżywiania, zdrowego odżywiania i ja jestem pełen uznania tego, co on tam po prostu posiadł do swojej tej wiadomości i po prostu mam nadzieję, że no to, co planuje zrobić po wyjściu i udowodnić parę rzeczy właśnie w ringu przede wszystkim. Mam nadzieję, że uda mu się to zrealizować i mocno za niego trzymam kciuki.
A niedawno pojawiła się informacja o tym, że Dawid ma szansę wyjść wcześniej trochę. To jest prawda? Oczywiście. Prawda. Gdzie to słychać w ogóle? A, powinno być dobrze. No. Prawda jest taka, że właśnie Dawid ma szansę wyjść w miesiącu tutaj czerwcu, ponieważ 5 czerwca będzie rozpatrywana kasacja, tutaj jeśli chodzi o jego wyrok, a też równocześnie jest jakby oddalony na krótki czas jego wniosek o przerwę w karze i nie ma tam odpowiedzi ani na tak, ani na nie, tylko po prostu jest na zawieszony i ma być dołączony tylko wniosek od pani kurator na temat jego matki i córki i wtedy po prostu komplet dokumentów będzie już pełny i będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy zgadzają się na jego przerwę w karze lub nie. No i mamy do tego jeszcze tą kasację, więc jest naprawdę możliwości trochę, aby po prostu Dawida wypuszczono. Gdyby nawet tego nie było, jest możliwość też, aby dalszą część kary po odsiedzeniu 1,5 roku, ostatni rok odbył w tak zwanych obrączkach, więc też pewne wyjścia są. No więc no, ja jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że Dawid jeszcze w tym roku będzie po tej drugiej stronie. To jeszcze ostatni raz przysięgam ci, ostatni raz wracam do tej twojej kariery i tym trochę do tego mojego marudzenia. Ładnie to wszystko tłumaczysz i to do mnie trafia. Absolutnie to do mnie trafia, bo to jest logiczne, ale jak ty, bo mówisz to ładnie, mówisz to ze spokojem, ale tam w głębi duszy, jakbyś miał tak powiedzieć szczerze, co ty myślisz, co tam w domu mówisz żonie, to byłoby słowa niecenzuralne, które musiałbym wypipkać, czy jesteś sobie w stanie to jeszcze wszystko wytłumaczyć tak racjonalnie? Znaczy, powiem tak, no racjonalnie można zawsze wszystko wytłumaczyć i prawdę można zawsze w różnoraki sposób interpretować. No i tak powinienem to dyplomatycznie zakończyć, no bo wiadomo, no są pewne rzeczy, których się nie przeskoczy i ciężko mi tutaj na ten temat się wypowiadać, ponieważ no nie chcę tutaj rozwijać tego wątku, bo mogłoby nam dzisiaj czasu nie starczyć. No masz rację, już jest po 17. O 17 miałem być w domu. Słuchaj, negocjacje trwają, nie wiesz co będzie dalej, masz swoje plany. To się zawsze może przedłużyć. Może się okazać, że ty na przykład w tym roku nie zaboktujesz. Bierzesz to pod uwagę? Też tak może być, ale na pewno będę cały czas jakoś w treningu. A czy zaboksuję w tym roku, czy nie, to wiele czynników na to się może złożyć, ale uważam, że na pewno zaboksuję i będziemy tutaj wspólnie z osobami, które mi też pomagają już tam bardziej prywatnie w mojej karierze robić wszystko, aby coś fajnego w tym roku jeszcze udało się zrealizować z moim udziałem. Trochę mnie uprzedziłeś. Czyli absolutnie zawodowo podchodzisz do tematu i dbasz o siebie, dbasz o wagę, pozostajesz w treningu, tak? No teraz w treningu byłem troszeczkę mniej, ponieważ z powodu właśnie kontuzji łokcia i tych wszystkich zabiegów i tego, że zajmowałem się też innymi właśnie sprawami, no to wiadomo, te treningi nie były na pełnej intensywności, ale wracam już prawie całkowicie do zdrowia i będzie to, jak to się mówi, podkręcane z biegiem czasu, a jeśli chodzi o moją, że tak powiem, sprawność fizyczną, to mam nadzieję, że będę trenował do końca życia i jeden dzień dłużej, bo sprawia mi to też ogromną frajdę i nie wyobrażam sobie życia bez ogólnie samych treningów, ponieważ no, od 8 roku życia jestem związany ze sportem i człowiek, który tyle lat poświęcił ruchowi, to nie może w ogóle tego zaprzestać, bo tak naprawdę jest to bardzo szkodliwe wtedy dla zdrowia i to już nie lekarz mi tłumaczył. Damian, no dzięki za długi wywiad. No i cóż, pozostaje nam tylko życzyć ci walki w jak najbliższym czasie, jak najwyższe cele. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców. Dziękuję.